Państwo prezesi i działacze klubów, drodzy trenerzy i zawodnicy bohaterowie dzisiejszego spotkania, bo przede wszystkim bohaterowie zmagań zeszłorocznych, bohaterowie aren sportowych, na których dzięki własnej ciężkiej pracy, zaangażowaniu, determinacji, niejednokrotnie poświęceniu wykuliście swoje sportowe sukcesy, osiągając lub zbliżając się do własnego absolutu, ale także wspaniale promując nasze miasto Białą Podlaską. To bardzo miła chwila, gdy w ten sposób, wręczając Państwu stypendia sportowe, mogę jako prezydent miasta w imieniu naszej miejskiej społeczności docenić Wasz całoroczny trud. Choć mówiąc całoroczny, odnoszę się tylko do tego faktu, że stypendia są przyznawane za ubiegłoroczne sukcesy, natomiast wszyscy wiemy, że są efektem Waszej wieloletniej pracy i zaangażowania, tej całej znaczonej wieloma wyrzeczeniami drogi do własnej doskonałości. Pięknie, że towarzyszą Wam dzisiaj, drodzy zawodnicy, Wasi trenerzy i działacze klubów, bo to oni swoją codzienną pracą tworzą warunki do Waszego rozwoju, to swoim zaangażowaniem dają Wam to potrzebne wsparcie, byście mogli skoncentrować się na swoim sportowym rozwoju. Citius altius fortius. Lubimy powtarzać tę maksymę olimpijską. Szybciej, wyżej, mocniej, bo taki cel przyświeca Waszej życiowej, sportowej drodze. Bardzo miło, że robicie to z godłem naszego miasta na piersiach, że na tak wielu arenach, tak różnych dyscyplin sportowych przez Was reprezentowanych z dumą i podziwem ze strony wszystkich uczestników tych sportowych wydarzeń wybrzmiewa nazwa naszego miasta Białej Podlaskiej. Jestem zaszczycony, mogąc Wam dzisiaj wręczyć te stypendia i życzę Wam dalszych sukcesów. Nie życzę Wam siły i głębokiego zaangażowania, bo w tym jesteście mistrzami. Właśnie one Was tu doprowadziły i tych macie aż w nadmiarze. Ale życzę Wam sprzyjających okoliczności, życzę tego, by życzliwie i szerokim łukiem omijały Was kontuzje, a tych wszystkich, którzy swoją pracą przyczyniają się do osiągania przez Was sukcesów, zachęcam dalej do tych starań, a wiem, że to środowisko klubów sportowych i naszych trenerów mamy w Białej Podlaskiej wspaniałe. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję. Lata biegną. Co roku widzimy zawodników klubu odbierających stypendia. Gdzie tkwi ten sukces? W ciężkich treningach. W ciężkich treningach. Na tą chwilę senpai Aleksandra zrobiła drugie miejsce na Mistrzostwach Polski. Senpai Kuba zajął trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski. I senpai Antoni pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski. Jest to też taki dość duży sukces, bo Bialski Klub Karate Kyokushin na obecnie 2020 rok zajął pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski juniorów młodszych, drużynowo. Także mamy tutaj medalistów Mistrzostw Polski. Jako drużyna są najlepsi w Polsce. Krew, pot i łzy? Dokładnie tak. Jak wyglądają Twoje treningi? Różnie. Zależy od etapu przygotowania się. Jak wyglądają treningi? No, są ciężkie. Dużo na treningach bardziej ćwiczymy z kondycję. Przyznaj się, że są sparingi z trenerem. Są sparingi. Są ciężkie, jest ich dużo. Czego życzyć? Czego życzyć? No chyba... Ależ masz zawodników. Chyba dalszych sukcesów. Żebyśmy osi... A na co będzie przeznaczone stypendium dzisiejsze? Na sportowe wyjazdy jakieś, nie wiem, do klubu, różne akcesoria, które już... Witaminy, białko? Nie, takich rzeczy nie stosuję. Wszystko naturalnie musi być. Słuchajcie, gratulujemy Wam tych sukcesów i trzymamy kciuki za kolejne. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Thank you.
przynależność nazwisk? No, bratanica. Tak. Pozazdrościła sukcesu. Dokładnie. Ale czy wiesz, z czym to się wiąże? To jest krew, pot i łzy. No, dokładnie. Dajemy z siebie wszystko na treningu i współpraca rodzinna też jest ważna w tym przypadku. Sukcesy twoje. W tym roku jestem brązową medalistką Mistrzostw Polski Seniorek. Twoje? W ubiegłym byłem trzeci na Mistrzostwach Polski Seniorów. Jakie to uczucie pojechać i zmierzyć się z najlepszymi? Bardzo pozytywne. Mogę przetestować swoje umiejętności na arenie krajowej i pomyśleć, nad czym mogę popracować do następnych zawodów. Stypendia dzisiaj odbieracie. Na co je przeznaczycie? Na dalszy rozwój w tym kierunku sportowym. Dokładnie, dodatkowe suplementy, jakiś dodatkowy sprzęt na siłowni, czy inne dodatkowe, tak powiem, możliwości spędzania czasu też na siłowni, czy poza nią. Trener mocno ciśnie czasami do treningu? W tym powiedzeniu krew, pot i łzy, to krwi na szczęście jeszcze nie było, ale pot i łzy się pojawiały jak najbardziej. Trenerze, dumny ze swoich zawodników? Bardzo, no nie ma z nami Pauliny Szyszki, trenerki, która też tam serce zostawia. No i ja myślę, że to ja jestem taki tatuś, a kobiety są bardziej wymagające, także może i to powoduje, że te wyniki nam wzrastają. Ale przyjdziecie to również tę dumę nie tylko z tych złotych, srebrnych, brązowych medali, ale również z tych stypendiów. Ze stypendiów, ale tak jak ja mówię, cieszą medale Igrzysk Olimpijskich, ale cieszą też sukcesy tych, którzy się rozwijają. Na Mistrzostwa Okręgu, Mistrzostwa Klubu, a później wiadomo, Mistrzostwa Polski czy Europy, czy tak jak jeździmy na Mistrzostwa Świata akademickie. Teraz Weronika Zielińska będzie startowała w Moskwie na Mistrzostwach Europy. Wyjeżdżają z trenerką, z Pauliną Szyszką, jako trenerką kadry. To też jest awans taki zawodowy, być się trenerem kadry poprzez sukcesy zawodników, no i własną pracę. No jeszcze tylko wspomnijmy, bo wybraliśmy dwoje zawodników, ale tutaj przyjechałeś z całą plejadą. Tak, tak jak mówiłem, jest tu część tylko sekcji. Wszyscy, którzy zdobyli medale w tamtym roku. Niektórzy podwójne. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. Dziękuję. Nie, dziękujemy, za pozdrawiamy radio. Dziękuję za to, co wnosicie do rozwoju naszego miasta swoją sportową aktywnością, swoim zaangażowaniem i serdecznie gratuluję. To tym ważniejsza uroczystość, że odnieśliście te wspaniałe sukcesy w nieszczególnie życzliwym waszej sportowej pracy i zmaganiom roku. Zapamiętamy go na pewno wszyscy. Odbywał się w sposób wcześniej nieznany. Co do zasady, bez udziału kibiców, bez tego wsparcia, które napędza was adrenaliną, które jest tym kolejnym zawodnikiem w drużynie grającym dla was z trybun. To był też rok szczególny dla miasta. Chciałbym to dzisiaj podkreślić, że mimo tych pandemicznych ograniczeń budżetu miasta udźwignęliśmy także i te wydatki, którymi wspieramy wasz sportowy rozwój i prawie na niezmienionym poziomie utrzymaliśmy je również w tym roku, co istotnie wyróżnia nas na tle kraju, bo wiele samorządów po prostu było zmuszonych do oszczędności i w tym zakresie. Chcieliśmy tym samym pokazać naszą determinację i uznanie dla ciężkiej pracy, którą państwo na co dzień wykonujecie. Dziękuję.